Znajdujemy się na kontrakcie 59, przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii relacji Poznań Główny Szczecin Dąbie, odcinek Rokietnica Wronki, długość odcinka około 35 km. Linia E59, którą zrealizowaliśmy, stanowi fragment międzynarodowego ciągu transportowego z Malmo do Wiednia, Budapesztu i Pragi. Jest to najkrótsze i najdogodniejsze połączenie z Skandynawii z Europą Środkową, Wschodnią i Bałkanami. Linia E59 jest objęta umową europejską o głównych międzynarodowych liniach kolejowych, a także stanowi element transeuropejskiej sieci transportowej. Za mną znajduje się nowo wybudowany most przez rzekę Wartę we Wronkach. Innowacyjność tego rozwiązania technicznego polega na zastosowaniu konstrukcji ustroju nośnego, którego głównym elementem jest trójprzęsłowa konstrukcja zespolona w postaci pojedynczego dźwigara stalowego kratowego z żelbetową płytą współpracującą. Długość mostu w osiach dylatacji to 193 metry. Rozpiętość teoretyczna przęseł, przęsło nurtowe 86 metrów długości, przęsła zalewowe odpowiednio po 52 metry długości. Zastosowana technologia pozwoliła na skrócenie czasu realizacji mostu w zakresie jednego toru do 180 dni. Należy tutaj podkreślić, że tego rodzaju rozwiązanie jest pierwszym zastosowanym w Polsce przez firmę Budimex. Na naszym kontrakcie przebudowaliśmy 77 km toru kolejowego, 74 km sieci trakcyjnej. Przebudowaliśmy dwie stacje, Szamotuły i Wronki oraz trzy przystanki osobowe, z czego w sumie wybudowaliśmy 10 nowych peronów. Realizacja inwestycji ma na celu podniesienie prędkości ruchu pasażerskiego do 160 km na godzinę, zwiększenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniach drogowo-kolejowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej, ale przede wszystkim chodzi o zwiększenie atrakcyjności oferty przewozowej dla pasażera poprzez skrócenie czasu przejazdu, zwiększenie komfortu podróży, eliminacja barier architektonicznych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Wykonaliśmy wzmocnienie podtorza w postaci 51 km kolumn przemieszczeniowych IDSM oraz 18 km prefabrykowanych pali żelbetowych. Z rejonów Dolnego Śląska przywieźliśmy na budowę ponad 500 000 ton kruszyw, a dla wykonania tego zadania potrzebowaliśmy aż 660 wyłączeń nocnych całej linii kolejowej, ponieważ przez cały czas infrastruktura była czynna i korzystali z niej pasażerowie. Najtrudniejszym wyzwaniem na naszej budowie była koordynacja prac z trzema niezależnymi kontraktami, które wykonywały branże sterowanie ruchem kolejowym, trakcyjną i teletechniczną oraz dwoma wykonawcami, którzy realizowali sąsiednie kontrakty. Dziś mogę powiedzieć z dużą satysfakcją, że nie tylko zbudowaliśmy linię kolejową na odcinku Rokietnica Wronki, ale zbudowaliśmy zespół wykwalifikowanych, współpracujących ze sobą inżynierów.